Jak widzicie po naszych skinach, w dzisiejszym odcinku razem z Rafą będziemy otwierać mroczne Lucky Bloki. Mamy tutaj rzędy naszych kostek i Rafał, na sam początek zróbmy losowanie, kto idzie jaką ścieżką, bo ja czuję, że tu jest coś ustawione. Ja myślę, że Ewela po prostu powinna wybrać sobie sama ścieżkę, także Ewela wybieraj, a ja widzom pokażę tutaj widzowie o co chodzi. Jak widzicie, mamy tutaj mapę, mroczną mapę i to jest na podstawie właśnie kostki, którą kiedyś mieliśmy. I słuchajcie, jeśli chcecie odblokować tą mapę i chcecie po prostu na niej zagrać, to koniecznie zostawcie łapy w górę. Subskrybujcie kanał i oglądajcie ten odcinek do końca. Powiem wam, gdzie taki kod do mapy możecie znaleźć. I oczywiście pamiętajcie o naszym kodzie Ewela w sklepie. Będzie nam bardzo miło, jeśli go użyjecie. To już jest któryś odcinek z Lucky Bloków i ja zawsze idę tą prawą stroną. Więc dzisiaj wybieram sobie ścieżkę Rafała i idę właśnie tędy. I Rafał zawsze mi daje jako pierwszy otworzyć, także dzisiaj my mu damy pierwszeństwo i on pierwszy otworzy swojego mrocznego Lucky Bloka. W sumie wam powiem, że jestem bardzo zdziwiony, że będę pierwszy otwierał. Ale słuchajcie, życzcie mi szczęścia, bo z tego co wiem, no to po prostu dzisiaj będzie taki bardziej szczęśliwy odcinek. Jak możecie zobaczyć, pierwszy co dostałem, jest to rewolwer. Ewela, chciałabyś taki rewolwer, czy nie? Mogę ci dać, jak chcesz. Nie, dziękuję, nie chcę, bo ja tutaj z mojego Lucky Bloka wydropię coś lepszego, jakiegoś fioletowego Scar. O, fajne. O kurczę, nie wiedziałam, że tak to nawet działa. No szczerze powiem, że pierwszy blok był lepszy dla Eweli. Ja liczę, szczerze wam powiem, co jest takiego Kevinowego. No te bronie bodajże z ubocza, tylko nie wiem, czy w ogóle one tutaj będą. Jak widzicie, mamy drugą fioletową rzecz. Ja mam takiego SMG-ka, Ewela, mogę cię strzelić, jak chcesz. Nie, dopiero walczymy na sam koniec i mam nadzieję, że już oglądaliście nasze odcinki z Lucky Bloków i znacie zasady. Zbieramy sobie najpierw tutaj bronie. Te, które nam się nie zmieszczą, to musimy wyrzucić. Ja mam na Rafał pompę już na początku. No i na końcu walczymy z Rafałem jeden na jeden. Ja na razie wszystko zostawiam, bo oczywiście mam miejsce, ale jak będę miał pełny ekwipunek, no to po prostu nie będę już mógł zabierać, w sensie będę musiał decydować o tym, co wyrzucę, a co zostawię. A tam na samym końcu jest arena z Kevinem, jak możecie zobaczyć, więc kto to wygra, zobaczymy. Ej, to będzie ciekawy odcinek, tak mi się wydaje. To będzie tutaj wyrzuć wszystko do wody. Dobrze, bardzo dobrze. Patrzcie się, co dostałam. I pompę mam, i tą kosę. Dobra, elo. Muszę do wody, bo tutaj na brzeg wyrzuciłam, także ja wyrzucam, Rafał, ty otwieraj. Trochę mi się płakać chce. No i jak mogliście zauważyć, niektóre kostki będą wydawały nam pewne polecenia, pewne rozkazy. O, ja dostałem super kozak. Dawno w ogóle tym nie grałem, jeśli chodzi o przyssak, ale jak możecie zobaczyć, problem jest taki, że to się po prostu skończy. Będę miał tylko 10 użyć, ale myślę, że mi wystarczy. Ja przypominam, że ja wybrałam w tym odcinku ścieżkę, którą idzie zazwyczaj Rafał. I mam jedną rybkę, no to się najem tą rybką. No i patrzcie się, wyrzuciłam. No nie mam nic na razie, no taki jest tutaj podsumowanie. Możesz zostać rybakiem, Ewela. Przejdźmy do kolejnego Lucky Bloka w postaci właśnie kostki Kevin. I szczerze wam powiem, że nie wiem, co dostałem. Czekajcie, to miałem. A, patrzcie, co mam, szczelino rybę. W razie czego, w razie jakbym musiał uciekać, no to po prostu sobie jej użyję. Dobra, lecę z kolejnym. Ej, tutaj się wydaje, że tak dużo jest tych kostek. Ale to tak szybko... Aha, i patrz co ja mam, ja nie mam żadnej broni jeszcze, mam tutaj siorba. Przechodzimy do kolejnego Lucky Bloka i zobaczmy, co tu dosta... Czekajcie, zabierz coś najgorszego. Chyba chodzi o te rzeczy oczywiście z tyłu. Wyrzutnia. No, tak czy inaczej mamy wyrzutnię, więc wyrzuciłbym to, ale muszę to zabrać, więc wyrzucę to i zabieram sobie wyrzutnię i tu jest nielimitowane RPG, więc Ewela, będziesz spamiona dzisiaj. Ej, mam przewidziane, ale Rafał, zapamiętaj sobie, jaką masz teraz najgorszą broń i nie możesz jej później wyrzucić, tylko musisz ją cały czas mieć w ekwipunku. Ja tego przypilnuję, bo ja na razie nie mam żadnej broni. O, mam. Pozdro. To na pewno cię ustrzelę. To było mega bliskie, prawie zginąłem tutaj. Czyli tak, ja ten pistolet muszę mieć do samego końca, ale mamy tutaj SMG-ka. Który będzie lepszy? Zobaczmy w ogóle, jak to strzela. Ewela, pokaż się tu. No chyba to będzie lepsze. Rafał, ty jesteś trollem, tak ci powiem. Ej, mam nadzieję, że tutaj te kostki później... Dobra, to już jest takie w miarę okej. I przypominam, że na końcu musimy każdą bronią, z każdej broni zrobić killa, także warto tutaj sobie teraz pamiętać o tym. Dobrze mówisz, czyli tak, załóżmy, że w deku będziemy musieli mieć przynajmniej 3 przedmioty, które są brońmi, bo jak wiecie, mamy też grapplera, którym nie da się po prostu wyeliminować. Mam łuk mechaniczny odbijający i wydaje mi się, że ten łuk będzie lepszy. Dlaczego? No bo on się po prostu nie kończy, więc możemy po prostu... No taki mały troll! Ewela, odwróć się, zapraszam.
zapraszam z powrotem. No i co? Teraz się zmęczę i później mi gorzej pójdzie. Jak coś siebie, jak przegram, to właśnie przez to, że teraz musiałam biegać. Otwieram mojego tutaj Lucky Blocka i co ja tutaj mam? Mam Digla. Ja nie chcę Digla. Rafał lubi Digla. Ja bardzo lubię Digla, ale możemy się czymś zamienić. Czy wprowadzamy coś takiego, czy nie? Na samym końcu? Tak, na samym końcu się po prostu czymś wymienimy. Jedną bronią, jeśli oczywiście będziesz chciała. Ja przechodzę teraz do otwarcia kolejnego i mam... Ej, czekajcie, bo mi uciekł... O, no i to jest dobra broń. Strzelba taktyczna. Rafał, ja tak szczerze nie mam żadnej broni, którą lubię. Oj, wyeliminuj przeciwnika! Dobra, Rafał, stój w miejscu. Czyli to już będzie punkt dla ciebie w takim razie. Pogramy później do 5. Czyli wygląda na to, że tak, bo masz jeden punkt. Ale mam farta! Ej, moja broń tutaj, czekajcie, ja nie chcę tutaj tego łuku. Ej, dobra, to było wygranie życia teraz, bo tutaj ze mną to jest różnie. Jeśli chodzi o kolejną kostkę, no niech mi przyniesie szczęście. Co dopiero dostałem coś takiego, a teraz dostaję coś takiego, tylko za co w to wyrzucić? Może za rifta, bo jednak ten rift nam się nie przyda. Ewela, jak chcesz, to trzymaj, złap sobie i weź. Nie, dziękuję, nie chcę. Ja tutaj naraz się rozkręcam i mamy pompę taką fajną. Dobra, ja lubię tą pompę, dobra. Wydaje mi się, że jesteśmy już w połowie, więc ten ekwipunek wygląda dobrze. Zobaczcie, że wszystkie bronie są fioletowe i mamy tutaj smoczą pompę. Czy ja chcę smoczą pompę? Wydaje mi się, że... No chyba nie, zostawiamy ją, zostawiamy. Kogo ekwipunek wygląda dobrze, ten wygląda mój... O, pierwotny pistolet. Ja nawet chyba nigdy tym nie strzelałam. Czy ja wolę Digla, czy to... Dobra, biorę tego Digla jednak. Trzymajcie kciuki, obstawiam, że będzie tutaj M-ka. No i dostałem jakąś kuszę, słabą kuszę. No i tej kuszy nie brać nie muszę w sumie, nie? Ja ci zremowało. Ej, mam nadzieję, że mi teraz szczęście dopisze. I mam rewolwer, nie chcę go, już wolę Digla niż ten rewolwer. Przydałoby się jakieś takie polecenie, żeby zabrać coś od przeciwnika i iść tam, O, czekajcie. No to dostałem. Zakaz używania 2 slotów. Ej, to jest mocne. Nie dość, że ja mam killa, to ty nie możesz używać 2 slotów. Ej, to jest tutaj mocne dzisiaj. Zostawiamy tak, jak teraz jest. No, to nieźle. Ej, XD. Ej, naprawdę dobrze jednak, że wybrałam tą stronę, bo teraz mi się może poszczęści. Mamy tutaj znowu strzelbę taktyczną. Czy ja chcę tą strzelbę? Mam jedną strzelbę, więc mi wystarczy. Okej, otwieramy o następną. Miałem powiedzieć ostatnią, a tu jeszcze tego trochę będzie. Ej, mam kolejne. Żartowałem. Także mogę używać, Ewela. Aha, że żartowałeś. Okej, że tam masz tak napisane. Nie, dostałem takie polecenie po prostu kolejne. Ej, ja teraz... Przejrzyj i zabierz coś od drugiej osoby. Zapraszam tutaj, proszę tutaj. Ale to chodzi o to, co jest tam. A, ja myślałam, że coś z deku twojego. Dobra, to bierzemy to. Nie, z mojego deku ci nic nie oddam. Ja mam tutaj dynietnicę. Dobra, za tego Digla może coś sobie zabierzemy. Tam nie ma nic fajnego. Bierzemy to coś. Okej, Ewela, uciekaj już stąd. Ja biorę się za kolejne otwarcie kolejnego tutaj. No, opony dostałem. No, ja cię kręcę. Ale czekajcie, opony to ja może tam wrzucę po prostu. I ją tak czy... No, nie dorzuciłem. Nawet nie wpadła na ląd, tylko do wody. Dobra, lecimy tutaj z impulsami i impuls sobie wezmę i się odegram. Ej... Bo prawie bym wyleciał znowu tak jak ty. Dobra, otwieram sobie tutaj lotnię. I słuchajcie, ja przypominam, że później powiem wam, jak zagrać na tej mapie. Więc oglądajcie ten odcinek do samego końca i zobaczcie, co ja tu dostanę. I mamy w końcu niebieski przedmiot. Jest to beczka osłony, ale ja jej nie zabieram. Bo tylko jest jedna, jest bez sensu. Ja mam ślorpa i mam tutaj rybkę. I mam tutaj granaty, 5 granatów. Nie, bo będę musiała jeszcze tutaj cię porobić nimi i to będzie ciężkie. I zobaczmy, co będę miał. I ja liczę, zobaczmy, licz. Balony. No nie, balony to nie. Ja dzisiaj muszę wygrać, także no nie mogę brać balonów. Jak ja dawno balonów nie widziałam. Ej, balony, mi się to fajnie kojarzy. Plecak odrzutowy. Jak możecie zobaczyć, już jest prawie koniec tego otwierania. A ja szczerze wam powiem, że nawet nie wiem, czy w ogóle coś będę tutaj wymieniał w tym ekwipunku. Chyba, że coś zostanie mega fajnego. Ja mam nadzieję, że jeszcze coś wymienię, ale tak jak mówisz, już bardzo małych tych... Mało tych skrzynek. Rybka przytulka. Co ona robi? Rzuć sobie pod nogi, to zobaczysz. Na pewno się do ciebie przytuli. Nie, nie chcę, dzięki. Teraz moja kolej. No, mi taka rybka by się przydała, bo bym rzucił na Ewelę, ale mamy to, co już było wcześniej, więc po prostu tego nie zabieramy. A ja przypominam, że muszę mieć ten pistolet. Ej, chciałam rzucić do ciebie i przerzuciłam. I dalej nie wiem, o co w niej chodzi. O, poczwórna wyrzutnia, Rafał. Weź ty mi nic nie mów. Chcę ją, czy nie chcę? Bo czy ja zrobię z niej killa? Dobra, bierzemy. Na pewno łatwo sobie trafisz pod nogi. Ja też... A w sumie nie, ja mam RPG-a. Ej, no to na luzie. Podskocz 5 razy. Okej, raz, 2, 3, 4, 5. Dobrze, że nie w realnym życiu. Właśnie miałam się pytać, czy się zmęczyłeś.
O, bierzemy może tak, podmiankę robimy. Ej, z tego co widzę, to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, około 10 kostek zostało, więc zbliżamy się prawie do końca i będziemy walczyć na arenie. Ja co dopiero mówiłem, że chciałbym jeszcze jeden granatnik i okazuje się, że mam granatnik, proszę państwa. Ej, to będzie ciekawe. Rafał, ty masz dwa granatniki w deku? Tak, dokładnie tak. Ej, ty nie możesz używać dwóch slotów, także masz tylko trzy. Pamiętasz o tym? No nie, bo tam było, żartowałem, Ewela, ty znowu wracasz do tamtej sytuacji. To jest anulowane i mam trzeciego RPGa, ale nie mogę go wziąć. Co ty gadasz? Ja w ogóle nie wiem, jakiś miałam lag mózgu chyba, tak mi się wydaje. Co to jest? To jest karabin snajperski z zwiadowca burzy, nie chcę go. Ej, on jest fajny, ja bym go zabrał, tak szczerze. Zobaczmy, co będę miał w kolejnej kostce. Trzymajcie kciuki i mamy tutaj karabin taktyczny szturmowy. Aha, to jest ten taki Johnny Wick, tak się kiedyś na to mówiło. To jest w sumie fajne, ale nie zabieram, bo mam naprawdę fajne rzeczy. Ja tak z lunetą nie za bardzo lubię, bo ja bym ci nie trafiła, tak mi się wydaje. I mamy tutaj pistolet maszynowy, zamiast może tej rakietnicy. Ja nie wiem, czy z tej rakietnicy sobie poradzę, a ty na blisko. Dobra, robimy tak. Umówmy się teraz tak, że wy wszyscy zostawiacie łapy w górę, subskrybujecie kanał, a ja z tego będę miał spaza. Zróbcie to szybko i zobaczcie, czy będzie spazik. Ej. To nie jest ustawione. To nie jest ustawione. Naprawdę to nie jest ustawione. Patrzcie, co dostałem, Ewelina. Ale wiesz, jak mi teraz jest głupio? Bo wiecie, no... XD. No, to jest ten spazik? No to jest spaz. Także widzę, zostawcie łapkę. Naprawdę z ręką na sercu mówię, że to nie jest ustawione. Ja mam tutaj pistoleciki. Nie chcę ich. Mi coś tam wyleciało, jakiś komunikat i ja go w ogóle skipnąłem, nie pamiętam co tam było, także może go odpuśćmy. No spaza, ej w sumie spaza to ja się cofnę po tego spaza, bo ja go wezmę, może za ten granatnik, o. Ej, tam pewnie było wyrzuć wszystkie bronie, a ty go skipnąłeś. Nie mam zielonego pojęcia co tam było napisane, mam nadzieję, że nic w sensie, że coś aha, że nic pozytywnego, bo mnie to minęło. Dobra, mam tutaj dubeltówkę, ale ja już mam tutaj shotguna, także nie zostawiam. I zobaczcie się, jak mał raz, dwa, trzy, cztery, pięć tutaj kostek zostało. No bo to naprawdę się wydaje, że tych kostek jest dużo, a później to tak szybko leci. Zobaczmy, mamy auga. Ewela, czy ja mogę ten pistolet w końcu wyrzucić, czy ja go mam zabrać do samego końca? No masz go zabrać do samego końca. No widzicie, jaka jest Ewela. Wyrzuć dwie rzeczy. I do tego mamy tutaj minigana, więc w sumie mogę tego minigana tak jakby wyrzucić. I co, nie bierzemy plecaka odrzutowego? Dobra, zostawiamy ten plecak odrzutowy. Kolejna kostka i zobaczmy, co... No, spaz jakby był, to już by była... To by był hit. Dostaliśmy dwa augi. Lecimy dalej. Ewela, teraz twoja kolej. Czemu nie bierzesz augu, jak to jest podobno twoja ulubiona broń? Aug to nie jest moja ulubiona broń. Nie wiem, skąd ty w ogóle masz takie informacje. A nie mam za co. A jaka jest twoja ulubiona broń? Ja tutaj otwieram, a ty możesz odpowiadać. Moja ulubiona broń to jest AWP ciężka. I nie miałam nic, pusto miałam. Bardzo dobrze, należało ci się to, Ewela, za te szybsze otwieranie kostek. Zobaczmy, co my będziemy mieli tutaj. I mamy parę pistoletów. Okej. Chciałam do ciebie strzelić, ale przemyślałam to i jednak nie strzeliłam. Mam disco bomby, możesz tutaj sobie potańczyć, chcesz? Sobie też rzuć pod nogi. Jak możecie zobaczyć, mi tutaj wleciał karabin snajperski, zwiadowca burzy. Tutaj burzy nie ma, więc bez sensu. I została nam ostatnia kostka, przynajmniej mi. Ewela, to teraz twoja kolej. Ja dzięki temu, że otwierałam druga, to jest chociaż jakiś plus, że jak Rafał ma tą ostatnią, to ja mam dwie, ale patrzcie się, co mi wpadło z tej niby przedostatniej. Ej, zamieniamy się ostatnim, czy otwieramy tak, jak jest? Zamieniamy się i mam nadzieję, że to była dobra decyzja i dzięki temu... Dobra, otwieraj... Dobra, ja pierwsza otwieram, bo nie mogę się doczekać. I uwaga, ryba ta przytulaskowa. Zobaczmy, co ja będę miał. Widzę, przechodzimy teraz na arenę i gramy. I ja mam dwie potki, ale ich nie biorę. Dobra, czyli gramy teraz do pięciu. Jak widzicie, ja już mam jednego killa. I co? Rafał, powodzenia. Powodzenia wzajemnie. I widzowie, jakbyście się zastanawiali, jak zagrać na tej mapie. W opisie tego filmu zobaczycie Discorda. I na Discordzie jest specjalna sekcja z mapami, więc wejdźcie na Discord. Tam macie kod do mapy i grajcie po prostu. Grajcie tą mapkę. Ewela, czas start. Wiesz co? Ja powiedziałam, że nie miałam broni, a mam tutaj pistolet maszynowy. I nie widziałam, że mi go dodało do deku, czyli ja muszę też zrobić killa nim. No to ja ci życzę powodzenia. Ja mam trzy bronie, którymi muszę zrobić kile. Oczywiście jedną będę musiał zostawić na koniec. W ogóle tutaj są jakieś lagi, Ewa. Ja nie wiem, to jest jakaś nawiedzona ta mapka jest. To od tej kostki. 60. Wow. Wow. Dobra, 180. Ej, jak Ewela przeskakuje. Aha. Dobra, mamy 1-0. Za 100 coś cię tutaj walnęłam, to jak to jest możliwe? Jest to możliwe, ja w ogóle mam bandażownicę, także mogę się tą bandażownicą cały czas leczyć, więc jest to mega spoko. Ewela, bardzo mi przykro, ale dzisiejszy odcinek przegrasz. Jezus, ja tutaj jestem normalnie jak na szpilka, gdzie ty jesteś? Trzymajcie kciuki, żebym dobrze tu stajmingował, dobra, mamy... Ohoho! I robimy tak, patrzcie się, bum. Nie wierzę w to, ja...
ja w ogóle miałam jakiś paraliż teraz i ten. Nie zdążyłam nawet zareagować. I ta kostka mnie denerwuje, bo nic nie widać przez nią. Najgorsze jest to, że ja muszę wyrzucić dynietnicę, dlatego że nią wyeliminowałem. Zapomniałem o tym. I został mi pistolet. Świetnie. Po prostu świetnie. Także ja teraz niestety też muszę shotguna wyrzucić, więc mamy, no, przegwizdane tak jakby. Ogółem u mnie to wygląda tak, że został mi pistolet, a muszę zrobić jeszcze 3 fragi. Jak ty się zacinasz, człowieku? A ty mnie widzisz? Nie powiem ci. Dobra, 60. Jak ty tam wychodzisz? 120. 63. Łap bandaż. Nie mogę podnieść. Spróbuj jeszcze raz. Ty trolu. Ej, 3-2, 3-2, 3-4-2, teraz 3-2, dobra. Teraz to jest moja runda, ja teraz kupo robię. Ty nie masz żadnej broni już. No ja mam tylko pistolet, no nie? Tym pistoletem muszę już zostać do samego końca. Ja muszę trafić, no jeszcze mi przeładowuje teraz. Dobra, muszę wyrzucić tutaj broń, zostało mi 2 bronie, więc mam, no, przegwizdane. Ale może jakoś dam radę. Ej, słyszałaś to? Tak, kostka Kevin się rusza. Ewela, ja cię szukam, muszę zrobić jeszcze 2 fragi. Wow, 60. Wow! Jak ty tak to robisz, człowieku? Paluję na ciebie. Chodź tu. Ja na ciebie też i patrz. Ale... Lecimy tu! Ja uciekam, bo nie mam nic. Dawaj, dawaj go! Szybko, szybko, nie, nie! Dobra, wychodzę na ten. Bum. No nie! No... Ej, mi została ostatnia broń, Rafał. Okej, widzowie, decydujący kill i kto go zdobędzie. Módlcie się, żebym to była ja. Trzymajcie za mnie mocno kciuki, chociaż Rafał ma lepszą broń, tak mi się wydaje. Mama mia, ale dostałaś i nie wiesz skąd. No nie wiem. Okej, ja też dostałem. Gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. Gdzie ty jesteś? O nie. Cały czas byłem obok ciebie. Mamy problem. Lecimy tu szybko na blisko. Właśnie to był bait i mamy to! Ty bejciarzu. Oczywiście zapraszam was tutaj na nasze pozostałe odcinki. No i pamiętajcie o łapce w górze i kozie Ewela w sklepie. Na razie! Na razie!